Witajcie poligamiści, Paweł Winiarski, poligamia.pl. Kolejny odcinek Grania z Kieszeni. Tym razem zapoznamy się z trzema stołami ze Star Wars Pinball, a dokładnie w tym wypadku nie z aplikacji Star Wars Pinball, która nie pokazała się jeszcze na App Store iOS-owym, chociaż miała się pokazać. No ale można trzy stoły z Gwiezdnych Wojen, trzy z dziesięciu, które mają się pojawić, można kupić w aplikacji Zen Pinball. Każdy z nich kosztuje 1,79 euro. Pierwszy stół to stół z piątego epizodu Gwiezdnych Wojen. Najfajniejszy, mój ulubiony, najładniejszy. Tutaj najciekawszym elementem stołu są fragmenty filmów. Jest ich 5, a w zasadzie 6, tyle tylko, że ten szósty trzeba odblokować. Pojawiają się one tutaj właśnie, gdzie schował się Lord Vader. Mam nadzieję, że uda się to w miarę szybko pokazać. No i jak słyszycie, muzyka kojarząca się totalnie z środkową serią, czyli tą pierwszą serią, którą zekranizowano. Klimat jest. Dobrze, wybierzemy. Od razu ostrzegam, że nie jestem wymiataczem, jeśli chodzi o flipery, nie jestem wymiataczem, jeśli chodzi o pinbole. No a stołów samych w sobie trzeba się nauczyć. Jest tu taki samouczek, a w zasadzie taki podręcznik, w którym pokazujecie element stołu, który Was interesuje i macie jego krótki opis, także łatwo wtedy zrozumieć, gdzie najlepiej uderzać bilą. Jak widzicie, tutaj włączyła się animacja, w której Stormtrooper blasterem próbuje zniszczyć naszą bilę, co mu się co jakiś czas udaje. Generalnie stoły są o tyle fajne, że jest tu dużo nawiązań do takich gwiezdnowojnowych klimatów. Między innymi zdarza się, że tutaj lata sobie TIE Fighter, który totalnie rozprasza, nie pozwala się skupić na graniu, ale wygląda świetnie, buduje odpowiednio klimat. Jak widzicie, tutaj wystrzeliwuje się bilę mieczem świetlnym, co jest mega fajne. I przejdźmy do kolejnego stołu. Też przyznam szczerze, że bardzo nie lubię przerywać tej rozgrywki. Strasznie przyjemna. Przyznam szczerze, że to chyba najbardziej dynamiczna gra z serii Grania z Kieszeni, jaką nagrywałem. Zastanawiam się cały czas, czy skupić się na opowiadaniu Wam o stołach, czy raczej na bili. Przejdźmy więc do drugiego stołu, drugiego najfajniejszego, drugiego mojego ulubionego stołu z Clone Wars, który bazuje na trójwymiarowej animacji, lubianej bądź nielubianej przez niektórych, opowiadającej o Anakinie i jego wesołej Jedi drużynie. Tu najfajniejszym elementem, którego zapewne nie uda się pokazać, jest jeden z Sithów, który pojawia się na środku stołu i uderzanie w niego bilą nabija nam punkty. Jeżeli traficie go dokładnie i celnie, to nabija się aż 1 000 000 punktów. Między innymi dlatego udało mi się za jednym z posiedzeń wykręcić aż 18 milionów. No nie jest to żaden wynik przy dziesiątkach czy setkach milionów na ogólnej liście rankingowej. Ale wydaje mi się, że jeżeli uruchomicie sobie ten motyw 2-3 razy i będziecie celnie trafiać, to da się tu wykręcić naprawdę imponujący wynik. No jak widzicie, stół jest bardzo ładny. Klimatem nie jest tak mocny jak ten poprzedni, ale graficznie jest świetnie wykonany. Jak widzicie, rozświetlają się tu miecze świetlne w tle. Tam po lewej stronie chodzi sobie Anakin, skacze. O, jak widzicie, mamy tutaj animacje ze statkiem. Są naprawdę mega fajne motywy, które świetnie budują klimat w tych stołach i stanowią ich mocy, bo jakby nie patrzeć, to jeden z najfajniejszych stołów w całej serii Zen Pinball.
i obowiązkowy zakup dla każdego fana Gwiezdnych Wojen. Tu też się udało nieźle punkty zdobyć. I pozostaje nam przejść do najgorszego stołu. Gdybym wiedział, że jest taki słaby i brzydki, w ogóle bym go nie kupił. Co jest zaskakujące, bo akurat spodziewałem się, że to będzie czołóweczka z tych trzech stołów. Stół Boby Fetta. Tego nie będzie widać na materiale filmowym, ale stół jest po prostu brzydki. Te tekstury są strasznie rozmyte i wygląda tak, jakby ktoś graficznie tworzył go na kolanie. No, kolorystycznie też się trochę zlewa. Tu sobie Boba gdzieś lata z miejsca na miejsce, strzelając w nasze bile. Po prawej stronie na górze potrafi się pojawić Jabba i nam trochę poprzeszkadzać. Natomiast po lewej na tym balkonie czasem pojawia się Lord Vader i też coś tam gaworzy, rozpraszając nas. I w zasadzie to jedyne fajne motywy z tego stołu. No oprócz oprawy dźwiękowej, która naprawdę przy tym stole jest świetna i polecam granie na słuchawkach. No i to chyba jedyny plus stołu Boby Fetta. Totalnie mnie rozczarował. Może znajdzie swoich amatorów. Wiem, że zebrał dobre recenzje. Mnie totalnie nie ciekawi ani graficznie, ani jeśli chodzi o pomysły. Zwyczajnie nie lubię na nim grać. Nie czuję przyjemności, którą czuję w dwóch poprzednich stołach. Jestem bardzo ciekawy tych 7 następnych. Jakie będą? Pewnie jakoś twórcy posłuchają opinii graczy, bo no póki co stoły zbierają świetne recenzje, więc raczej samych pochwał. No ale na pewno dostaną pokazane jakieś niedoskonałości. Graficznie podejrzewam, że gra na konsolach HD będzie, generacji HD będzie wyglądać dużo lepiej. No na iPadzie jest ok, ale bez rewelacji. Spodziewałem się chyba ostrzejszej, że tak powiem, grafiki. No, ale pewnego momentu w 5 minucie grania totalnie skupicie się na rozgrywce, będziecie chłonąć klimat tych stołów, a zapomnijcie o tym, że to nie jest najładniejsza gra na iOS-ie. Szczególnie, że na iPadzie gra się bardzo fajnie. Ja bardzo lubię grać we flipery. Właśnie tutaj i ta platforma będzie taką platformą, dzięki której wrócę do grania we flipery, bo chyba okres świetności mam już w tym temacie dawno za sobą i chyba najlepiej wspominam Pinball Fantasies i Pinball Dreams na Amiga i na PC-ta. Wybaczcie tutaj oślizgnięcie się ręki. No i to by było na tyle. Czy warto? Zdecydowanie warto. Jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, koniecznie sprawdźcie te stoły. Jeżeli nie jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, też sprawdźcie te stoły, bo za tę cenę wybierzecie, kupicie jedne z najfajniejszych stołów w serii Zen Pinball. Są naprawdę świetnie dopracowane i warto się z nimi zapoznać. Nawet jeśli już macie komplet już dostępnych stołów, to uzupełnijcie swoją kolekcję o te 3 małe perełki. A cena każdego ze stołów jest na tyle mała, przynajmniej w tej wersji iOS-owej, trzeba by sobie było przeliczyć walutę na wersję na konsolę generacji HD, na Xboxa i na PS3. Ale z tego co widziałem, przy każdej z opcji warto. No jeżeli lubicie sobie pograć tego typu gry, to bardzo zachęcam. I do następnego razu. Niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się, hej, i życzę jak najlepszych wyników.